Witam Was bardzo serdecznie, tak oficjalnie. I dziewczyny tutaj w biurze, same przyjazne twarze, więc w ogóle super świetna atmosfera i potencjał do dyskusji potem i zadawania pytań. Także witam Was serdecznie. Cześć dziewczyny, które jesteście online. Dzisiejszy panel jest ostatnim, czwartym wydarzeniem w pierwszym module naszego programu Be Visible in IT. Dzisiaj już będzie o konkretach, strategiach, narzędziach, o podejściu. Słuchaj, nie słychać. I później zaczynamy drugi moduł. Będzie to moduł warsztatowy. Przedstawię Wam moje gościnie i nasze panelistki. Asia Grzywna, Engineering Manager. Z IT jest związana od ponad 20 lat. Przeszła pełną drogę od programowania przez zarządzanie projektami, programami, pobudowanie i prowadzenie efektywnych zespołów. W roli menadżera spełnia się od ponad 10 lat. Od roku w Splunku jako Engineering Manager. Jako liderka stawia na otwartość, wzajemny szacunek, dobrą komunikację. Lubi pomagać zespołom w osiąganiu satysfakcji z realizacji celów biznesowych i wspierać ich rozwój zarówno zawodowy, jak i osobisty. Także myślę, że na początek brawo dla Asi. Druga nasza gościni i sprawczyni tego zamieszania, Sylwia. Sylwia Klusek, z którą miałam przyjemność pracować, więc też od tej drugiej strony znam. Sylwia Klusek jest Talent Acquisition Director. Rekrutacja to jej miłość od ponad 15 lat. Od 2006 roku przeszła pełną ścieżkę zawodową, od roli sorcerki przez rekruterkę, biznes partnerkę i liderkę rekrutacji. Od 2023 roku jest w Splunk, gdzie wspiera ekspansywny rozwój software hubu w Polsce, sukcesem skalując procesy rekrutacji i wspierając kobiety w znalezieniu swojej drogi w labiryncie świata IT. Także brawa dla Sylwii. Witam Was serdecznie. I nasza ostatnia gościń, Dominika Ramotowska. Jest to Senior Manager Learning and Development. Kariera Dominiki zdecydowanie nie była prostą drogą do celu. Cel rozwijał się i klarował podczas jej wędrówek od rekrutacji, księgowości, przez HR i psychoterapię. Zarządzała dużymi zespołami, prowadziła własną firmę, a we wszystkich tych miejscach najwięcej przyjemności znalazła w pomaganiu ludziom osiągać ich cele. Lubi podejmować skalkulowane ryzyko, chętnie stawia na ludzi i wierzy w ich potencjał. Brawo dla Dominiki. Cześć Wam. Teraz już powiem tak. Dobrze, dziewczyny. Tak trochę patrząc na to, co już się pojawiło w programie, to rozmawiałyśmy o tym, czym ta widoczność jest, czym nie jest. Rozmawiałyśmy o perspektywie liderek, liderów, o perspektywie budowania widoczności zespołu, pojedynczych członków zespołu. Ostatni webinar był o celach, o tym, jak te cele sobie wyznaczyć. Więc skoro mamy już te cele, to dzisiaj powiemy, jak je osiągnąć. Ale zanim przejdziemy do takich różnych rozwiązań i dróg do tego, to chciałabym podjąć i zacząć od takiego tematu, który pojawia się i w komentarzach, i w tych celach właśnie, bo chcemy zostać ekspertkami. Więc tutaj takie wspólne rozumienie tego, co znaczy być ekspertką. I tutaj chciałabym, dziewczyny, żebyście się podzieliły tymi waszymi jakby spostrzeżeniami, definicjami, jak wy postrzegacie właśnie tą rolę ekspertki. Sylwia? Oczywiście. Zacznę. Jeszcze raz serdecznie witam. Dziękuję bardzo za przybycie do naszej siedziby, która jest dla nas też taka cały czas świeża, bo 15 kwietnia Splunk przeniósł się na pawilon do High Five. Także to jest wciąż przestrzeń, którą oswajamy. I to hybrydowe spotkanie dzisiaj jest w ogóle takim drive testem, możemy powiedzieć, bo jest to pierwsze spotkanie dla uczestników z zewnątrz firmy, które mamy, a tym trudniejsze, że jest właśnie hybrydą. Także witam serdecznie Was tutaj zgromadzone, ale też uczestników, uczestniczki online. Ekspertka. Ekspertka. Ja jeszcze tylko powiem, że w takim razie na koniec możemy zrobić taki check i online, i offline, czy ten test zdałyście. Dokładnie, dokładnie, poproszę. Ekspertka. Dobrze, to rzeczywiście ja zacznę i powiem Wam o takim raporcie, który wpadł mi w oko ostatnio, a jest stosunkowo świeży, bo z 2023 roku. To jest raport przygotowany przez Olę Gościniak o tytule takim akurat pasującym nam. Jesteś ekspertką, uwierz w to. Ten raport
bardzo mnie zaintrygował, bo on bardzo ładnie na dosyć dużej próbie, bo to jest próba ponad 1000 kobiet, bardzo przekrojowa, dlatego że to są uczestniczki z różnych branż, w tym branża nowych technologii, ale też branże zupełnie inne typu beauty, motoryzacja, FMCG, także pełen przekrój taki branżowy, przekrój demograficzny w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. I ten raport jasno pokazał, co w naszych głowach siedzi, jak odbieramy słowo ekspertka i co kryje się za tym pojęciem w głowie przeciętnej kobiety. Ja byłam troszkę przestraszona tą wizją, o której przeczytałam, dlatego że po pierwsze, ekspertka w naszych głowach to osoba, która ma doskonałe wykształcenie, po linii oczywiście ze swoją ekspertyzą i ze specjalizacją, którą zawodowo wykonuje, więc wykształcenie po pierwsze, ogromne doświadczenie, no najlepiej 10-15 lat w obszarze, którym się zajmuje, to jest jeszcze nic, zarabia na swojej wiedzy, więc jest rozpoznawalna dzięki efektom swojej pracy, jest osobą publicznie taką traktowaną jako ponadprzeciętnie zająca. I teraz trzymajmy się krzesełek, bo to mnie zaskoczyło najbardziej. Wie więcej niż 90% innych specjalistów zajmujących się daną tematyką. Czyli ja siadając dzisiaj na tym hokerze, jak sobie pomyślałam o tym, że powinnam wam powiedzieć, że uważam, że wiem więcej niż 90% ludzi zajmujących się rekrutacją IT w Polsce, no to powinnam zmykać z tego hokera czym prędzej. Ale to jest to, co sobie same robimy. To mamy w naszej głowie, kiedy myślimy ekspertka, no to to jest właśnie uwspólniona definicja na próbie tysiąca iluś tam kobiet. Tak widzimy ekspertkę. Więc niełatwo się zablokować, mając takie obawy, takie definicje, konotacje ze słowem ekspertka. Myślę, że teraz każda w naszej swojej głowie zastanawia się, checked czy nie checked, czy jestem ekspertką, czy nie. A to na pewno nie o to chodzi, bo jak sobie pomyślałam, że, nie wiem, jeśli weźmy geometrię. Ja o geometrii w tej chwili nie wiem nic i pewnie moja 14-letnia córka byłaby moją ekspertką w świecie geometrii, bo jeśli dobierze odpowiednią grupę odbiorców, to ekspertyza może być bardzo różna, więc nie blokujmy się. A dla ciebie, Sylwia, czym ta ekspertyza jest? Przede wszystkim dzieleniem się, taką chęcią dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. I znowu, istotne jest, żeby dobrać formę, która mi pasuje, bo to nie zawsze, myślę, musi być online, bo można też tą swoją widoczność i ekspertki budować poza mediami społecznościowymi, poza online'em w świecie realnym, jeśli ktoś taką formę woli, bo jednak opcji jest bardzo dużo, tak? Można się opiekować w firmie stażystami, można się opiekować nowymi pracownikami, można działać sobie w takich społecznościach, chociażby jak nasze Women in Technology. Także tych opcji też poza online'em, który czasami jest taki troszkę przestraszający nas, jest na pewno więcej, więc można zacząć też od offline. Natomiast dla mnie jest to przede wszystkim taka chęć i odwaga do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Asia, a twoja perspektywa? No tak, to co przedstawiła Sylwia jest dość przerażające i blokujące, prawda? Bo jak próbujemy się w te buty wbić, to pewnie większość z nas myśli, nie, na pewno nie jestem ekspertką. Ja patrzę na to w ten sposób, że każdy z nas jest w czymś dobry. Trzeba odkryć tylko ten obszar, w którym jesteśmy dobrzy i w którym właśnie możemy się z innymi ludźmi dzielić. Jakby trochę odwracając tą sytuację, pomyślcie o sytuacjach, kiedy wy chcecie zacząć coś robić i szukacie jakiejś ekspertki czy eksperta. Przykładowo, nie wiem, macie kawałek działki, chcecie zacząć uprawiać pomidory, nic o tym nie wiecie, tak? I szukacie kogoś, od kogo możecie się czegoś nauczyć, tak? No to jakie kryteria do tego przykładacie? Czy szukacie naprawdę człowieka, który jest lepszy niż 90% hodowców pomidorów w Polsce? No raczej nie. Szukacie kogoś, kto wie więcej niż wy, kto ma jakąś praktyczną wiedzę, gdzie możecie zobaczyć efekt jego pracy, na przykład ten wyhodowany krzaczek, tak? Kto umie się też tą wiedzą dzielić i przekazać tą wiedzę i wie więcej, przede wszystkim wie więcej niż wy i możecie się czegoś od niego nauczyć. A nie szukacie kogoś, kto ma doktorat z rolnictwa, prawda? Bo to po prostu jest przestrzelone. Natomiast my same sobie często niestety stawiamy tą barierę, czy ten pułap dużo, dużo wyżej, niż realnie jest to potrzebne. Tak? Więc dla mnie ekspertyza to jest też kluczem do tego, żeby korzystać z tej naszej eksperckości, jest uświadomienie sobie, że na pewno są takie obszary, w których jesteście doskonałe i wiecie więcej niż inni, ponieważ one was z jakiegoś powodu pasjonują.
interesują, spędziłyście nad tym sporo czasu. No i to jest kolejna rzecz, która jest bardzo ważna. Ja osobiście uważam, że naszym absolutnie najważniejszym zasobem, który mamy, jest nasz czas, bo on to jest coś, czego nie możemy wydłużyć, kupić. Mamy skończoną ilość czasu w ciągu dnia. I teraz jeżeli przyjmiemy, że każdego dnia poświęcimy 30 minut na to, żeby pogłębiać ten obszar, który sobie wybieramy, w którym chcemy być ekspertkami, to za rok zbudujemy gigantyczną wiedzę czy praktykę, bo oczywiście ten aspekt praktyczny też jest ważny, więc to wszystko da się zbudować malutkimi kroczkami, tu ważna jest też pewna systematyczność i też nie stawianie sobie zbyt nierealistycznych oczekiwań. Dominika, pewnie nie będzie zaskoczeniem, jak ciebie zapytam o twoją perspektywę i definicję. A może, kto wie. Ja generalnie bardzo jakoś po linii tego, co mówią dziewczyny, myślę o tym, że straszne rzeczy się dzieją w nas w środku, jak mamy sobie powiedzieć, że jesteśmy ekspertkami. Że wtedy nagle, czuję się wtedy właśnie jakby wszystkie reflektory patrzyły na mnie i ja tutaj mam teraz stanąć na rękach i pokazać wszystkim, że wiem wszystko. I to samo w sobie, nawet jak teraz o tym mówię, to generuje trochę lęku. A to raczej nie pomaga w czuciu się pewnie w czymkolwiek, tak? Więc jakieś takie szukanie dla siebie komfortu, właśnie komfortu w tym, że ja znam to terytorium, że są takie, w ogóle wiem, jak się poruszać w całym tym temacie, ale też są takie kieszenie tego wszystkiego, w których ja naprawdę mam bardzo głęboką wiedzę, której trudno by było wielu moim kolegom, koleżankom faktycznie dorównać. Więc mniej szukanie tego, żeby faktycznie wiedzieć wszystko o wszystkim, bo to w ogóle jest niemożliwe, ale też poszukiwanie w sobie takiego spokoju, tego właśnie wzięcia oddechu i zapytania siebie, okej, no to co by musiała zrobić, żeby móc myśleć o sobie w tych kategoriach. Ja mam teraz 42 lata i myślę sobie, że realnie 10 lat temu już miałam bardzo dużo wiedzy, którą mam teraz i mogłabym się nią realnie dzielić, ale pewnie myślałam sobie, że jestem za młoda, pewnie myślałam sobie, że mam za mało doświadczeń. No i okej, na pewno byli i ciągle są ludzie, którzy wiedzą więcej niż ja w wielu obszarach, ale no, musimy też jakoś urealnić to wszystko i dla siebie przynajmniej ustawić jakąś kurczę linię w piasku, że no nie, jednak na tym się znam, wiem co wiem, wiem też czego nie wiem i mogę na przykład komfortowo zapytać jakąś osobę o to, żeby mnie podprowadziła w tym konkretnym aspekcie. I też myślę sobie, że ekspert to jest osoba, która się nie boi pytać. Więc dla mnie to też jest bardzo dużo takiej realnej, emocjonalnej reakcji na to, czy ja się mogę poczuć bezpiecznie mówiąc o sobie w ten sposób, myśląc o sobie w ten sposób, a jeśli nie, no to dobra, no to użyjmy trochę intelektu i sprawdźmy tą taką lękową reakcję tego, czy ja naprawdę muszę teraz wszystko wiedzieć o wszystkim. I może rozbijmy to na kawałki, zobaczmy, no okej, okay, tutaj coś wiem, tutaj coś wiem, tutaj faktycznie czegoś mi brakuje. Mogę sobie to tak jak mówi... Ja cię przepraszam. Asia, bo my się dopiero dzisiaj poznałyśmy tak osobiście. Jak mówi Asia, rozbić to właśnie na takie małe kawałki, żeby też nie ładować sobie jakichś ogromnych celów, tak? Więc myślę sobie, że dla mnie bycie ekspertką to takie poczucie komfortu w tym, że okej, okay, ja coś jednak wiem na ten temat i jestem gotowa szukać dalej, też być otwarta w tym, że nie wiem wszystkiego. Gdybym miała podsumować, pozwolicie, to szukamy sobie obszarów, w których czujemy się dobrze, ze spokojem, komfortem możemy o tym mówić. Wiemy, czego nie wiemy, albo przynajmniej zdajemy sobie sprawę, że czegoś nie wiemy. Konsekwentnie i systematycznie dążymy do tego, żeby rzeczywiście tą wiedzę budować, bo to jest nasza pasja, bo tym się pasjonujemy, bo w tym chcemy być dobre. No jesteśmy w tym odważne, no i dzielimy się tą wiedzą. Taka definicja nam się tu wyłoniła, nie wiem, na ile się zgadzacie, ale teraz pytanie do was, dziewczyny online, myślę, że też jak najbardziej możecie na czacie i dziewczyny do was tutaj o podniesienie, prośba o podniesienie ręki. Która z was czuje się ekspertką, mogłaby o sobie powiedzieć, że jest ekspertką w jakiejś dziedzinie? Taki mały czek. Ola jedna, okej, okay, trzy. Super. Dziewczyny z przodu, no nie, ja je znam, ja wiem, że one też. Straszne, popracujemy nad tym. Dobra. Dobre pytanie. Ja myślę, że możemy się na tym zatrzymać. Jakby my mamy tutaj pewien plan na tą dyskusję, ale jak najbardziej możemy też to pytanie podjąć. Dziewczyny, jak wam się wydaje? Dlaczego? No Sylwia też trochę o tym mówiłaś, nie? To było przerażające. To tak naprawdę ten obraz zbudowany w tym raporcie, no to jest właśnie... Tak. A ten raport też podsumowuje właśnie obawy, co jest tymi blokerami naszymi. I typowe blokery to jest, co oczywiście pomyślą inni, jak treści, które publikuję, buduję, zostaną odebrane, czy moje kompetencje zostaną skrytykowane,
Ponad 60% uważa, że kobiet uważa, że blokuje je pewien perfekcjonizm w tym, żeby móc otworzyć się na ten widok publiczny. I spora grupa wciąż obawia się krytyki wyglądu zewnętrznego. Serio. Znacząco mniej, to znowu polecam wam naprawdę serdecznie ten raport, o którym wspomniałam. Tak, bo jest bardzo, jest tam po prostu masa danych i faktów, z którymi no, trudno też dyskutować. Tak, versus te obawy takie bardziej emocjonalne. Zostanę skrytykowana, zostanę obgadana, zostaną moje kompetencje podważone. No to jest duża grupa, bo to jest zazwyczaj, każdy z tych czynników to jest tam ponad 60%. Natomiast jeśli idzie o wygląd zewnętrzny, to on się też plasował wysoko, tam ponad dobrze 30%, że zostanę skrytykowana za mój wygląd zewnętrzny, że w kontekście budowania eksperckiej widoczności. Gdzie to w sumie nie powinno mieć znaczenia, prawda? Dokładnie. Ale ja jak tego słucham, to jestem ciekawa i jakoś zawsze podchodzę do takich tematów z taką ciekawością i z otwartością. I oczywiście pierwsza moja reakcja jest taka, tak nie powinno być, ale potem sobie myślę, dobra, może nie powinno, ale tak jest. Nie? I wtedy Dokładnie. Sobie myślę, czy to nie jest prawda, że wiele z nas gdzieś tam było skrytykowanych właśnie, ktoś mówi na jakiś temat, wypowiada się jako ekspert i dostaje informację, że fajnie, fajnie, spódnica brzydka. Nie? Więc jest trochę racji w tym, że są takie reakcje na osoby, które są sukcesem, które są pewne siebie, no ale pytanie, czy nas naprawdę powinno zatrzymywać przed tym, żeby sięgać po pomyślenie o sobie i zachowywanie się i na przykład bycie opłacanym jako ekspert. Ekspertka. Jak sobie tak myślę o tym, Asia, Dominika, o tym, co mówisz, to nie wiem, to, co mi się czasami rzuca, chociażby na LinkedInie, który jest takim narzędziem biznesowym, to, że często, nie wiem, wrzucam jakieś zdjęcia z naszymi sukcesami, a komentarze są super, wyglądasz, wiecie, tego typu, no nie? To też tak trochę, moim zdaniem, buduje to, co mówicie, ten wygląd. Ja też dziś dostałam komplement od kolegi mojego z pracy, jak przyszłam dzisiaj rano, i zapytał, a czy to dzisiaj jest to wydarzenie? Tak, dzisiaj. O, wyglądasz jak Jurek Owsiak, żółte spodnie, czerwone okulary. Ale... A nie wiem, czy to był komplement, czy przeciwnie, nie wiem. Ale po wydarzeniu, wiesz, po tym, co tu będziesz mówiła, to myślę, że wiem, to będzie trochę inaczej, mam nadzieję. Także ten wygląd gdzieś tam... Tak, jest, tak, jest. Jest. No, na pewno dużo zależy od też naszej takiej trochę twardej skóry, tak? To znaczy takie komentarze będą. Myślę, że nie ma co zaklinać rzeczywistości. No jest tylko pytanie, jak my do tego podchodzimy i czy bierzemy je do siebie i się na nich skupiamy, czy też po prostu ignorujemy. Dokładnie, tak? Nie zmieniłam spodni. I tak nie, tak. Nie jesteśmy w stanie kontrolować reakcji innych, ale możemy kontrolować nasze reakcje. To jest jedna rzecz, na którą mamy wpływ. Tak? Więc... też jest cała branża PR-owa, która kreuje wizerunek ekspertów. Musisz ręce trzymać w taki sposób. Twoja pozycja musi być taka, siaka i owaka. Więc jakby już to mamy, wydaje mi się, bardzo ugruntowane i się nie mam do powie, że trzeba nie tylko mówić, działać jako ekspert, ale wyglądać jak ekspert. Tak, to jest świat, który się kreuje i tak jak Asia powiedziałaś, to też jakby chodzi o naszą reakcję na to wszystko. Ale tworząc ten program i jakby my do tego programu podchodziłyśmy taki off-top mały rok, jakby ten temat się gdzieś tam przejawiał, czy na naszych mówinowych spotkaniach, czy innych. I tak się zastanawiałyśmy, jak ten program ułożyć i jak to visibility pokazać. Co my chcemy właściwie osiągnąć i jak nauczyć was, może nie nauczyć, ale jak pokazać, jak można robić to visibility. No i właśnie na tym nam zależy, żeby ta widoczność, którą budujemy, opierała się o nasze sukcesy, o to, co robimy, o to, co potrafimy, o to, co wiemy i to jest jakby cel programu, więc też znowu zachęcam, jeżeli macie ochotę przejść przez to, a ten warsztat modułowy już jest taką, przepraszam, ten moduł warsztatowy już jest taką konkretniejszą praktyką i tam właśnie takie rzeczy się pojawią, bo jakby tutaj zgadzam się, to nie powinno mieć znaczenia zupełnie. Dobra, wracamy, nie? Wracamy, bo mówiłyśmy o tych ekspertkach też właśnie pod tym kątem, że to było coś, co się pojawiało jako wiele celów.
na tym wcześniejszych webinarze. Natomiast właśnie tutaj zebrałyśmy też te różne ścieżki, które możemy mieć za cel, jaki chcemy osiągnąć przez to budowanie widoczności. I dzisiaj będziemy mówić o tych trzech właśnie, o awansie w pracy, o zmianie pracy i budowanie marki pod kątem rozwijania własnego biznesu. I tutaj chciałabym dziewczyny poprosić, bo pewnie po bio już zauważyłyście, która z nich będzie o czym mówiła. Ja uważam was za ekspertki w tej dziedzinie i właśnie chciałabym, żebyście o tym też opowiedziały, już o takich konkretnych krokach, strategii, co możemy zrobić, mając właśnie ten cel już wyznaczony, to jaki plan do tego ułożyć, żeby ten cel osiągnąć. Awans w pracy, zacznijmy od tego. Jesteśmy w pracy, mamy jakieś stanowisko, chcemy awansować. I co możemy zrobić, Asia? Znaczy świetnie, że już mamy jakąś wizję. To już jest pierwszy krok, prawda? I cel. I dlaczego mówię o tym, że świetnie? Bo paradoksalnie część osób w ogóle nawet do tego kroku nie dochodzi. Tak? Co jest strasznie smutne, bo oddajemy wtedy naszą karierę zawodową w ręce przypadkowych osób. Jestem menedżerem, ale de facto menedżer jest przypadkową osobą w waszym życiu. Tak? Nie macie na to zazwyczaj większego wpływu. Więc jeżeli same nie zajmujecie się swoją karierą, nie myślicie o tym, no to może wam się dobrze ułożyć, ale nie musi. Tak? Więc jeśli już macie cel wiecie, że chcecie na przykład awansować lub zmienić ścieżkę w ramach firmy, no to jest super. Natomiast oczywiście sam cel, jak to mówią, wizja bez realizacji to halucynacja lub marzenie w różnych wersjach, tak? No więc jeszcze warto do tego dołożyć jakiś konkret. I teraz my mówimy o widoczności. Widoczność jest pewnym narzędziem, natomiast ja bym tutaj osobiście bym sugerowała, żeby nie przeskakiwać jeszcze jednego etapu po drodze, czyli etapu jakiegoś chociażby mini planowania, co chcemy zrobić. I dlaczego? Wiem, że dla części osób planowanie jest w ogóle ciężkim tematem, bo przeraża samo z siebie, bo jak znowu myślimy o planowaniu, to znowu sobie budujemy jakiś taki strasznie rozbuchany obraz tego, że ten plan to musi być, nie wiem, dokument na 10 stron i tam musi być nie wiadomo ile akcji. Więc jeżeli tego typu, niektórzy potrafią coś takiego zrobić, ale jeśli nas to przeraża, wystarczy zaplanować następny krok. To jest naprawdę wystarczające. Jestem tutaj, chcę awansować, to co będzie tym pierwszym działaniem, które podejmę? I teraz co ja sugeruję, jeżeli rozmawiamy o takim działaniu w pracy? Sugeruję przede wszystkim zrobienie sobie takiej weryfikacji, co to oznacza, że co oznacza ten awans? Bo awans to oznacza zmianę stanowiska. No i to stanowisko ma jakieś wymagania, jakieś oczekiwania. Firma czegoś oczekuje od ludzi na tym stanowisku i naprawdę rzadko kiedy awansuje się ze same chęci, praktycznie nigdy. Trzeba tak naprawdę pokazać, że się udźwignie te nowe obowiązki czy nową rolę w ramach organizacji. Więc dobrze jest wiedzieć, z czym to się je, tak? I zrobić sobie taki reality check, gdzie ja jestem względem tych nowych obowiązków czy nowych odpowiedzialności, czy nowych kompetencji, które mi są potrzebne i co tak naprawdę, na co powinnam zwrócić uwagę, bo dopiero do tego mogę dobrać odpowiednie narzędzie, tak? Czyli wiedząc, co jest oczekiwane w tym moim wymarzonym stanowisku, mogę do tego dobrać narzędzie. Dobrze by było też zrobić taką szerszą troszeczkę analizę, czyli przykładowo, jeśli ja bym chciała zostać, nie wiem, CEO tej firmy i to jest jedna pozycja w firmie, jakie jest prawdopodobieństwo, że to osiągnę w jakimś założonym przeze mnie horyzoncie czasowym? Ja świadomie przejaskrawiam, bo nie chcę wam mówić o jakichś takich prostych scenariuszach, ale naprawdę jest dobrze na to popatrzeć, jak dużo otwiera się rekrutacji, jaka duża jest rotacja na tym stanowisku, czy ktoś musi odejść, żebym ja mogła awansować. Tak, czasami są takie sytuacje. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta osoba odejdzie? Tak, czyli jakbym ja chciała zająć miejsce mojego szefa, który pracuje tu od 20 lat no, i nigdzie się nie wybiera, mogę spędzić następne 10 lat walcząc o to różnymi narzędziami, ale pytanie, czy odniosę ten sukces. Tak? Więc jakby też na te rzeczy trzeba sobie popatrzeć. No i oczywiście dobrze jest też znaleźć sprzymierzeńców. I waszym pierwszym sprzymierzeńcem, ja tak uważam, nadal uważam, powinien być wasz przełożony, z którym warto o tym porozmawiać. I dlaczego o tym mówię? To są strasznie proste rzeczy, ale jako menedżer mam takie doświadczenia, że bardzo wiele osób tego nie robi. Po prostu nie docenia tej rozmowy z przełożonym. A to jest powinien być wasz pierwszy sprzymierzeniec w tym, żeby wam pomóc wypracować ten plan i dobrać różne narzędzia. Oczywiście w zdrowej sytuacji, wiadomo, mogą być różne sytuacje, tak? Ale naprawdę warto przełożonemu powiedzieć, dlaczego? Bo on może wam otworzyć dostęp do takich działań w firmie, projektów, czy podsunąć wam inicjatywy, w których wy możecie pokazać,
czy nauczyć się czegoś, czy pokazać swoją moc i swoją siłę w tych obszarach, które są potrzebne do tego, żeby później po prostu awansować. Tak? Także serdecznie tego zachęcam. Jeśli przełożony z jakichś powodów nie jest dobrym kandydatem, można znaleźć kogoś takiego, kto się nazywa na wyższych stanowiskach sponsor kariery, czyli innymi słowy taka osoba, która będzie właśnie takim waszym adwokatem w firmie, która wam też troszkę pomoże, bo jest najczęściej na wyższym stanowisku i widzi więcej i jest w stanie wam też pokazać, czy podsunąć możliwości, z których warto korzystać. Tak? No więc jakby dobrze jest mieć plan, dobrze jest wiedzieć, jakie kompetencje powinnam rozwinąć, mieć jakiegoś sprzymierzeńca, no i tutaj już możemy dojść troszeczkę do tej widoczności, bo jednak bardzo duża część awansu wewnątrz organizacji zależy od widoczności, tak? I tą widoczność trzeba sobie budować. I teraz różne są, jakby różne tu możecie działania podjąć. Przykładowo, fajnie jest nawiązać relacje z ludźmi o jeden, dwa poziomy nad wami. Tak? Mówię o takich relacjach zawodowych, w których takie osoby mogą wam dać feedback, możecie uczestniczyć w jakichś projektach czy inicjatywach, które one prowadzą, tak? Więc możecie w praktyce się sprawdzić. Nie mówię, że od razu w jakimś wielkim, to nie chodzi o to, że macie nagle poprowadzić, nie wiem, projekt globalny gdzieś w całej organizacji, to nie o to chodzi, tak? Ale chodzi o to, żeby te osoby zobaczyły ten wasz potencjał, tak? Bo gdzieś na końcu jest ta grupa decyzyjna, grupa docelowa, która na końcu wybiera kandydata, który będzie awansował, tak? Czy to z rekrutacji oficjalnej, czy nieoficjalnej, bo to też warto wiedzieć, czy stanowisko, które mnie interesuje, w ogóle podlega otwartej rekrutacji. Nie zawsze tak jest. Zwłaszcza na wyższych stanowiskach, nie zawsze tak jest. Rekrutacje nie zawsze są publicznie dostępne, raczej są dyskutowane w węższym gronie i padają tam nazwiska kandydatów, więc dobrze było, żeby nasze nazwisko tam padło, tak, jako potencjalnego kandydata, po prostu o to walczymy. Zdecydowanie warto angażować się w firmie w różnego rodzaju projekty czy inicjatywy. Często są takie wolontaryjne projekty cross-organizacyjne, do których się szuka ochotników, którzy by się jakimś tematem chcieli zaopiekować i coś zrobić poza waszymi codziennymi obowiązkami. Wiadomo, to jest dodatkowa praca, ale to jest inwestycja, bo inwestujecie w swoją przyszłość. Więc warto w takie projekty się angażować, ale tutaj uwaga. Ja to też obserwuję często, dziewczyny mają tendencję do brania w tych projektach ról takich, powiedziałabym, administracyjnych. Tak? To nie o to chodzi. Jeżeli się chcecie w taki projekt zaangażować, weźcie taki kawałek, który popchnie was, czy pozwoli wam rozwinąć tą kompetencję, która jest potrzebna na tym stanowisku, do którego zmierzacie. Jeżeli przykładowo chcecie zmienić ścieżkę na techniczną, jesteście w roli nietechnicznej, no to trzeba wziąć byka za rogi i wziąć jakiś fragment, który ma coś wspólnego z realizacją zadania technicznego. Jeśli chcecie iść w ścieżkę leadershipową, menedżerską, no to trzeba wziąć kawałek, który ma jakiś element zarządzania. Tak? Nie dać się też sprowadzać do ról takich pomocniczych, tak? bo to, ja to bardzo często obserwuję. Nikt tych zadań nie chce realizować i zawsze się znajdzie jakaś, niestety zawsze kobieta, która po prostu sama się zgłosi. Tak? Wiadomo, ktoś to musi zrobić, ale to nie może być jedyne zadanie w ramach takiej inicjatywy. Możecie, jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, o którym Sylwia wspominała, możecie na przykład brać udział w onboardingu nowych pracowników, możecie zaoferować się, że przeszkolicie z jakiegoś elementu, którym jesteście ekspertką, przeszkolicie stażystów, tak? Albo zrobicie tak zwane open days czy open hours, czyli nie wiem, raz w miesiącu mam 2 godziny, jestem specjalistką od czegoś, kto ma problem, może do mnie przyjść, bardzo chętnie pomogę. Tak? Tu też walczycie o budowę tego swojego wizerunku ekspertki w jakimś obszarze, więc warto też wychodzić z taką inicjatywą i po prostu oferować swoją pomoc innym. Więc jakby te elementy budowania widoczności wewnątrz organizacji w dużej części opierają się na interakcjach z innymi ludźmi, więc ten cały networking jest bardzo ważny. Bardzo niedoceniany jest networking na wszelkiego rodzaju imprezach firmowych. Też polecam, tak? To jest świetna okazja, tak? To nie chodzi tylko, wiadomo, to nie chodzi o to, żeby gadać o pracy cały czas, ale to jest też okazja do tego, żeby spotkać ludzi, z którymi nie mamy najczęściej okazji porozmawiać czy pracować nad jakimś projektem. Więc to jest też jakiś element, który możecie włączyć do tej swojej strategii budowania widoczności wewnątrz organizacji. Wszystko to tak naprawdę sprowadza się do wychodzenia spoza tego, czym się zajmujecie, tak? Bycia proaktywnym, szukania miejsc, w którym możecie komuś pomóc. Jeszcze jeden przykład, jeżeli na przykład interesowała was ścieżka procesowa. Wiadomo, w firmach są różne procesy, najczęściej źle działające, wszyscy na nie narzekają, tak? Ale często te procesy nie mają żadnego właściciela. I to jest na przykład świetna okazja do tego, żeby się zgłosić i powiedzieć, to ja ten kawałek zagarnę i postaram się go usprawnić. I uwierzcie mi, że wielu menedżerów po prostu powita
taką inicjatywę z otwartymi ramionami, bo najczęściej nikt nie chce tego zrobić. Tak? Więc też taka metoda szukania miejsc, które są niezaopiekowane, tak przywódczo niezaopiekowane, nikt się tym nie chce zająć, to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby zbudować tą swoją widoczność, tak? Bo budujecie taką z jednej strony perspektywę ekspertki, ale z drugiej strony też takiej osoby proaktywnej, która chce coś zrobić, więc jest dobrym kandydatem do udźwignięcia szerszej roli czy większej odpowiedzialności. Długo gadałam, przepraszam. Ale ja wam mówiłam, że będzie mięsiście i będzie konkretnie, więc jest. Mam nadzieję, że moja obietnica została spełniona. Dzięki, Jasia. Ale no tak, więc ta proaktywność, tak naprawdę pokazywanie tego, co robimy, wychodzenie przez szereg, szukanie sojuszników. Tak, chociaż jeszcze jedna uwaga właśnie na koniec, bo może się zdarzyć czasem tak, że pomimo wszystkich waszych starań i zrobicie wszystko super, będziecie się starać i działać, nic z tego nie wyjdzie. Ponieważ nie zawsze w firmie jest przestrzeń na to, żeby awansować. Po prostu, z różnych powodów. Firma nie będzie otwierała nowych stanowisk, albo właśnie ktoś musiałby odejść, a nie odejdzie. I wtedy znowu trzeba też zmierzyć, zrobić ten reality check i po prostu poszukać miejsca poza firmą. I mówię o tym bardzo, znowu, bardzo tak stanowczo, ponieważ częstym błędem, który wydaje mi się, że popełniamy, jest to trwanie w tym takim czekaniu na nie nadchodzącą, albo że kiedyś nadejdzie taka okazja, tak? Kiedyś na pewno jeszcze z rok, jeszcze z dwa i na pewno będzie, a czas leci, tak? Więc jakby też do tego was zachęcam. Nie zachęcam was do tego, żeby się zniechęcać po miesiącu i miesiąc nie awansowałam, dobra, odchodzę. To nie o to chodzi, ale trzeba też sobie ustalić jakiś plan czasowy i też realnie sprawdzić, czy w ogóle jest szansa na ten awans, który sobie wymarzyłam. Nie dlatego nie awansuję, że nie wiem, jestem niezdolna do tego albo nie mam umiejętności, tylko po prostu nie zawsze w firmie jest na to przestrzeń. I ja się tutaj podszczepię tak niespodziewanie, z przyczajki. Uważam, że to jest bardzo niedoceniana rada, że ja kiedyś nawet zgooglałam to, bo jest, jak wejdziecie do internetu i wpiszecie hasło how to give up, to dostaniecie tylko how to not give up. Podczas gdy uważam, że rezygnowanie w odpowiednim momencie, jak widzisz, że coś nie idzie, w takim momencie, kiedy jeszcze możesz właśnie podliczyć szkody i uznać, no dobra, no jak nie tutaj, to gdzie indziej, to jest naprawdę niedoceniana umiejętność. I wiele z nas to kojarzy z jakąś porażką, że ja się nie poddam, ale to naprawdę nie ma sensu, bo czasami to nie jest w ogóle coś, co ty robisz, tylko po prostu jakaś właściwość tego systemu, w którym jesteś, więc poddawajmy się tak szybko, jak tylko uznajmy, że nie ma sensu przejść dalej i wydawać energii na coś bez sensu. Więc dziękuję bardzo, że to powiedziałeś, bo uważam, że to jest w ogóle niecenny taki life skill. Nie spalamy się, nie tracimy czasu, energii, kiedy możemy wykorzystać to inaczej. No właśnie, no to nie szukamy już, nie czekamy na ten awans, który nie nadejdzie, tylko szukamy na zewnątrz. Jak, Sylwia? Tak, czuję się wywołana do tablicy. Szukamy na zewnątrz. Tak, ja czekam na takie osoby, które dochodzą do tego momentu, że szukają na zewnątrz. Ale jeszcze komentarz do tego, co Dominika powiedziała. Bo wydaje mi się, że też warto nie bać się, bo dawniej była taka stygma, że jeśli ktoś się wycofał z jakiejś firmy, z jakiegoś stanowiska, był seniorem, poszedł potem gdzieś na jakiegoś juniora, to jest coś strasznego, od razu wiadomo, patrzymy na CV, porażka. To tak nie jest. I myślę, że te czasy teraźniejsze versus, nie wiem, 5-10 lat wstecz są i tak teraz takie bardziej przyjazne. Już nie to CV nasze nie jest czytane w taki sposób, że to musiały być koniecznie porażki. Także też nie trzeba się bać, zataczać takiej, żeby to nie zawsze musi być hierarchiczne i takie linearne. To może być również taka nasza sinusoida. Byliśmy na ścieżce menadżerskiej, możemy wrócić na ekspercką, z eksperckiej znowu na menadżerską, z juniora na seniora w jednym obszarze, a potem znowu z seniora na juniora w innym obszarze, bo nie zawsze te nasze kompetencje są na poziomie seniora, jeśli zmieniamy ścieżkę. I tego też nie należy się bać. Tak, tak, tylko jeden komentarz. Właśnie dokładnie to, co powiedziałeś, że często przy przebranżowieniu, a wiemy, że też dużo z nas się przebranżawia, z tej roli ekspertki, z takiego seniorskiego stanowiska tak naprawdę zaczynamy od początku. Tak, to jest w porządku. Dziękuję. W porządku jest zaczynać wiele razy od początku. To teraz wróćmy do tego szukania pracy na zewnątrz. Do szukania pracy. Dobrze. To taka moja bardziej wizja, czy też rekomendacje, jak tej pracy szukać. Pierwotna do tego oczywiście musi być ta decyzja, to o czym Asia mówiła. To nigdy nie jest taka wcale prosta decyzja. Zawsze jest to jednak pewien ładunek emocjonalny w tym, żeby podjąć tą decyzję, bo może być tak, że nie wiem, lubimy kolegów, koleżanki, ale no nie układa się z szefem, albo praca się okazała no zupełnie nietrafiona
versus nasza osobowość, nasze kompetencje i trzeba sobie wyjść na zewnątrz. Więc to pewno takim fundamentem jest w ogóle decyzja, że chcę wyjść na zewnątrz i szukać pracy. I druga rzecz to świadomość, odpowiedzenie sobie na pytanie tak bardzo szczerze, dlaczego decyduję się na to, żeby wyjść na zewnątrz. Czy tą motywacją taką pierwotną, nazwijmy, jest, nie wiem, lepsza pensja, lepsze benefity, bo nie wiem, potrzebuję super pakietu medycznego w danym momencie życiowym, a obecna firma tego nie zapewnia, toksyczna jakaś kultura, fatalny szef, od którego chcemy uciec, kultura organizacyjna właśnie zupełnie nam nie odpowiadająca, firma za duża, za mała i tak dalej. Więc to prawdziwa motywacja, która nam też pozwoli odpowiedzieć sobie potem dalej, gdzie w tej pracy kolejnej powinnam zacząć szukać. Czyli mamy decyzję, mamy świadomość dlaczego. I teraz bardziej gdzie. Wiadomo, że można szukać w taki bardziej sposób nalotowy na rynek, czyli przeglądam wszystkie ogłoszenia i aplikuję na co się tam da i mniej więcej brzmi jak to, co chciałabym robić. Natomiast ja bym jednak sugerowała trochę bardziej to zaplanować i stargetować. I to targetowanie, które mam na myśli, no to właśnie powiedzenie sobie, czy po pierwsze, jakiego rodzaju firmy by spełniły te moje potrzeby. I jeśli na przykład celem jest lepsza pensja, no to jesteśmy w stanie stargetować sobie takie firmy, które płacą na rynku po prostu dobrze. Bo teraz mamy dużo jednak ogłoszeń, które mają jawne widełki pracy, więc jesteśmy w stanie sobie wybrać firmy, które płacą tak, jak byśmy oczekiwały tego, albo mają takie benefity, jakie byśmy oczekiwały. Dalej, czy chcemy pracować właśnie w małej firmie startupowej, a pracowałyśmy do tej pory w większych i chcemy spróbować czegoś innego. Więc zaplanujmy sobie jakiego rodzaju, powiedzmy sobie na pytanie, taką długą listę, powiedzmy, pracodawców, którzy mogliby nam spełnić te nasze oczekiwania. A potem na podstawie tych informacji, które najpierw mogą wszyscy sobie wygrzebać publicznie, nie wiem, opinie na Glassdoorze, Go Worku, For Programmers i tak dalej na temat pracodawców, ogłoszenia o pracę, strony karierowe, tak trochę popatrzymy na LinkedInie i tam. I mamy tą naszą długą listę. Natomiast potem bym zachęcała do takiego szukania insider info, czyli znalezienia znajomych, znajomych znajomych, którzy pracują w danej firmie i trochę zweryfikowania tego, co da się znaleźć w publicznych informacjach versus to, co można usłyszeć w kuluarach. I uwspólnienie sobie, czy to nam się klei jako taka historia dla nas. Więc ja zachęcam do stworzenia sobie takiej krótkiej listy moich top pracodawców, do których chciałabym się dostać przy zmianie pracy. Jak mam już taką tą listę, no to mamy już pewien plan, tak, na tą zmianę pracy, wiemy gdzie. I teraz już bardziej konkrety. W zależności od tego, czy, bo bardzo fajnie jest móc szukać pracy tak jawnie, bo zdarzają się szefowie, szefowe, przełożeni i firmy, które kiedy powiemy, słuchajcie, nie widzę tutaj dla siebie miejsca, chciałabym czegoś poszukać na zewnątrz, potrzebuję pewnie na to trochę czasu, obiecuję nie zawalać mojej roboty tutaj, natomiast będę też kierunkować moją energię na szukanie czegoś na zewnątrz. Tak zdarzają się takie sytuacje i bardzo fajnie, jeśli ktoś ma taką osobę, takiego przełożonego, który pozwala na takie jawne szukanie, bo wtedy można się tam oznaczyć na LinkedInie, Open to Work, status mamy, wszyscy widzą, czyli staje się widocznym, że ja chcę zmienić pracę i szukam tej zmiany. No ale nie zawsze tak jest. Czasami mamy taką sytuację, że nie jesteśmy w stanie jawnie w ten sposób funkcjonować, więc musimy tak półjawnie się zadziałać, żeby stało się jasnym, że szukamy, ale no żeby nasz szef niekoniecznie wiedział o tym w danym momencie jeszcze. Tutaj bym też, widzę znajomą twarz, Basię z Edge Recruitment, czy Kasię z Dot Linkers. Zachęcam do kontaktu właśnie z firmami, które rekrutacyjnymi też, które się specjalizują w stricte rekrutacjach do branży technologicznej, do IT. To są świetni ludzie, to są zawsze przyjaciele kandydatów, kandydatek. Można takie kontakty bezpośrednio. Nie trzeba się bać, jakby wyjść bezpośrednio, proaktywnie do takich firm. Znowu wybrać sobie kilka sympatycznych firm rekrutacyjnych i gdzie będziemy mieć swoich adwokatów, adwokatki tej zmiany, bo to są osoby, które czekają na kandydatów i są zazwyczaj bardzo zaangażowane i to miejsce prędzej czy później gdzieś nam chętnie znajdą. Więc takie kontakty, podstaw oczywiście przygotowanie do dokumentów swoich, bo wiadomo, mamy LinkedIn, niektórzy świadomie wybierają bycie niewidoczną i nie ma tych osób na
LinkedInie czy na innych portalach, tak, nie mają też profilu na żadnego repozytorium na GitHubie i tak dalej, więc ciężko je znaleźć. To też znowu świadomie, jeśli taka jest wasza strategia, że lubicie być niewidoczne w pewnym sensie, no to trzeba tą, o tę widoczność zadbać w inny sposób przy zmianie pracy. I to jest właśnie ta taka mniej jawne, mniej takie obnoszenie się z tym, że tej pracy szukam. Natomiast obnoszenie się z tym, że szukam, na pewno nam pomaga, przyspiesza cały ten proces. I bardzo, bardzo ważne dla mnie jest i gorąco do tego zachęcam, absolutnie networking, bo jak mamy już te konkretne firmy, które wybraliśmy, znaleźliśmy jakieś tam może znajomych, którzy tam pracują, może są programy poleceń pracowniczych, więc łatwiej wtedy zaaplikować, ale czasami tak nie jest i trzeba jednak iść takim typowym torem aplikowania na konkretne stanowiska i trochę czekania na to, co się wydarzy. Więc ja bym przyspieszała to czekanie na to, co się wydarzy i kontaktowała proaktywnie menadżerów zatrudniających. Bardzo często na LinkedInie mamy, że ten i ten szuka do swojego zespołu takiej i takiej osoby. Kontaktujmy się bezpośrednio. Łatwo jest też znaleźć kontakty rekrutacyjne z danej firmy. Znowu, kontaktujmy się bezpośrednio. Zaaplikowałam ileś tam razy, nie ma odpowiedzi. Wszystko jest kwestią takiej bardziej empatycznej komunikacji, bo można, wiadomo, że rekruterzy to są osoby, którzy zazwyczaj dostają tam tych CV, nie wiem, 300 powiedzmy na jakieś stanowisko, więc coś tam może im umknąć, natomiast i mogą tam trochę was ghostować, bo ktoś napisze, nie odpowie, ale to jest kwestia też tego, jak zbudujemy komunikat. Jeśli ja bym dostała komunikat, wiem, że jesteś zajętą osobą, pewnie dostajesz wiele aplikacji, ale bardzo mi zależy na tym, żeby dostać od was odpowiedź, jesteś wymarzoną firmą dla mnie, czy mogłabym, to mi pomoże w dalszym poszukiwaniu pracy, czy mam jakieś szanse, czy nie, jakby dlaczego się nie odzywacie. Jestem pewna, że w przeciągu paru tygodni dostaniecie odpowiedź. Więc taki networking, nie banie się ludzi, chodzenie właśnie na takie spotkania jak dzisiaj, meetupy, dni otwarte w różnych firmach, obserwujcie po prostu rynek i idźcie na miasto. Jeśli ja mogę coś do tego dodać, taki real life story, że tak wyrażę. W poprzedniej firmie któregoś dnia podeszła do mnie dziewczyna z mojego zespołu i mówi: słuchaj, byłam na meetupie w sobotę i tam spotkałam taką dziewczynę i ona strasznie chciałaby przyjść do nas na staż i pytała, czy strasznie fajna dziewczyna, w ogóle świetnie się z nią gadało, widać, że jest zajawiona, ona jeszcze nie ma żadnego doświadczenia, ale chciałaby przyjść do nas na staż. Nie? Mówi, wiesz co, no ale my nie mamy żadnego stażu, tak? Nie mieliśmy akurat żadnych otwartych tych, ale mówi, ona jest super, może byś chociaż z nią pogadała. Tak? No więc ja mówię, dobra, no wiecie, rozmowa nic nie kosztuje, tak? Jakby nic jej nie obiecam, no ale chcę zobaczyć, czym ta dziewczyna z mojego zespołu, jakby kim była tak strasznie zafascynowana. No i rzeczywiście pogadałam z tą dziewczyną, okazało się super dziewczyną, wiecie, takim człowiekiem, który ona chciała, nie chcę ujawnić jej personali, ale ona chciała zmienić właśnie karierę, tak? Czyli chciała przejść z zupełnie innej działki do IT, no i szukała tego miejsca, jak do tego IT wejść, tak? Jako osoba zupełnie bez doświadczenia, z dużymi chęciami, ale bez doświadczenia, a która właśnie zaczęła chodzić na różne meetupy. No i wiecie, tak mi się spodobała, że poszłam do mojego szefa i zapytałam, czy wyskrobiemy na tę jedną stażystkę i tak się stało, tak? To znaczy znaleźliśmy budżet na tą stażystkę, ona przyszła do nas na staż, była u nas na tym stażu, potem nie mogliśmy niestety z nią kontynuować, bo nie mieliśmy na to budżetu, ale kilka lat minęło, ona już w tym IT pracuje, już tam kolejne szczeble kariery przeszła, więc jakby zgadzam się z tym, naprawdę to była jakaś jej przypadkowa rozmowa z kimś ode mnie z zespołu, coś tam zagrało, jakaś chemia i w efekcie dało się to miejsce stażowe dla niej znaleźć, a dla niej to było bardzo ważne, bo mogła zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok, tak, czyli znaleźć jakikolwiek punkt zaczepienia w technologii, który jest najcięższy, bo tych ludzi, którzy chcą wejść do IT jest bardzo dużo, także naprawdę polecam. Ona ale jaka piękna historia o kobietach, które się wspierają tutaj w ogóle, wszystkie trzy. Plus jeszcze ten człowiek, który musiał klepnąć budżet. To akurat facet, ale tak. Ale też wspiera kobiety, jak widać. Wspar kobiety, tak, tak. Super. Ja tylko właśnie chciałam powiedzieć, Sylwia, tak jak mówiłaś, że mamy tu Kasię i nie zapamiętałam imienia. Kasię i Basię. Ja, znacie mnie, wiecie, że po prostu networking jest dla mnie narzędziem ogromnie ważnym i wartościowym. I też tak sobie myślę, że dziewczyny, szczególnie tutaj offline'owo, to myślę, że warto te, które z was szukają pracy na przykład, zaczepić dziewczyny i znowu pogadać. I to nic nie kosztuje, tylko czas, ale to są kontakty, które kiedyś mogą do was wrócić. Także to taki komentarz ode mnie. I jeszcze daleko nie musimy szukać kolejnego przykładu, bo mamy Anię u nas w firmie, którą my poznałyśmy na warsztacie w programie Go for Java Girl. Cudownie. I to jest również spotkanie takie, jednorazowe spotkanie. Z Asią zostałyśmy zaproszone, ja zaprosiłam Asię, Ania zaprosiła mnie i jeszcze był z nami kolega Adam, który jest u nas engineering managerem.
byliśmy na takim krótkim spotkaniu, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, jak z sukcesem przechodzić rozmowy rekrutacyjne i z rekruterami, i z menadżerami, i rozmowy techniczne. I to spotkanie było bardzo, bardzo fajne, ale po spotkaniu można było, były po prostu osoby, które z tej grupki tam 30 osób, które były na spotkaniu, podeszły właśnie potem i rozmawiały z Asią, z Adamem. I chwilę, parę miesięcy potem, jeszcze ten program się nie skończył, u nas pojawiły się stanowiska junior Java deweloperów i Ania jest z nami, a była jedną z tych osób, która podeszła i zadawała pytania. Została zapamiętana i w głowie naszego kolegi Adama urodził się taki pomysł, że on by chciał wziąć kogoś z tego programu, na którym tam byliśmy, na takim spotkaniu. Tam były takie dziewczyny, co zadawały pytania. I niestety, to jest właśnie to. Że warto jednak przełamać się i czasami nas to może sporo kosztować, to zadanie, właśnie podejście i zadanie tego jednego pytania. Natomiast te osoby, które podeszły i zadały to pytanie, jednak wygrały coś więcej niż te, które nie zareagowały dalej. Dobiję tutaj gwoździa. A dla osób, które są nieśmiałe, to chciałabym tylko podać przykład zeszłego tygodnia, bo to nie zawsze też musi być osobiście. Jeśli macie trudność z tym, żeby, nie wiem, zagadać i zrobić to osobiście, no to rozumiem, to się po prostu tak jest. Ale do mnie w zeszłym tygodniu napisała dziewczyna z w ogóle zupełnie innej lokalizacji. Musiałam nikt dostęp znaleźć na LinkedInie, bo akurat w moim zespole szukamy specjalisty. I faktycznie mieliśmy problem, bo w tej lokalizacji jakoś nie znajdujemy ludzi, którzy mogliby uciągnąć taki rodzaj pracy. Ja pracuję w szkoleniach i to wymaga właśnie na przykład tego, żeby można odpowiadać z biegu na różne pytania, tak? Więc wymaga to pewnego rodzaju osobowości, której akurat w tamtej lokalizacji po prostu jest bardzo mało, kultura jest inna. I dziewczyna napisała do mnie, ja spojrzałam na jej profil, który był w ogóle super, więc pomyślałam sobie, okej, jest w stanie zagadać do ludzi, dba o siebie, ja mogę dostać bonus, what's not to like, nie? Więc napisałam do mojej szefowej, że hej, wysyłam referal, zerknij na ten profil, bo fajny. I to jest jedyne, co musiała zrobić, napisać do mnie wiadomość na LinkedInie. Nie? I czasami to jest tylko tyle. Proaktywność, odwaga, no właśnie, i to pokazanie się, które później przynosi benefity, czy to offline, czy online. Mamy kolejny tutaj przepis na to budowanie, także super. Dobra, idziemy dalej. Asia, Boże, Dominika, przepraszam, ja tutaj nie wiem czemu, Dominika, my też się dzisiaj poznałyśmy. Tak. Dominika, tam. Przejdźmy do tego trzeciego aspektu. Prowadziłaś firmę, to tak. Powiedz nam taki przepis, jak tą widoczność zbudować, kiedy budujemy swoją markę i prowadzimy własny biznes. Więc ja wam chętnie opowiem, zwłaszcza, że dziewczyny w ogóle zbudowały dla mnie super fundament. Ja nawet nie tyle prowadziłam firmę, ja ciągle ją prowadzę. Pracuję w korpo na etacie, bardzo lubię moją pracę, absolutnie nie chciałabym się jej pozbywać, bo ona daje mi taką bardzo, bardzo dużo możliwości kontaktu z ludźmi i bardzo dużo takiej satysfakcjonującej pracy. Ja nigdy nie miałam fajniejszej pracy niż teraz, nie? Więc absolutnie bym nie chciała się rozstawać z tym, co robię. Natomiast faktycznie już z dobrych 15 lat temu zaczęłam się zajmować psychoterapią. No i wiecie, rozterki młodej osoby, która ma marzenia, ale trochę nie jest w pozycji do tego, żeby porzucić etat, no bo jednak nie lubi jeść gruzu. Więc faktycznie zaczęłam wtedy jakoś tak myśleć, no jejku, jakbym to mogła zrobić. I pamiętam, że spróbowałam jakoś podejść do tego bardzo krok po kroku, że uznałam, dobra, no to nie rzucajmy się na otwieranie firmy jeszcze, na razie to ja popracuję wolontaryjnie, tak? I pamiętam, że to mnie sporo kosztowało, żeby iść do mojej szefowej i powiedzieć, słuchaj, bo ja we wtorki to bym chciała wchodzić o 14, tak? Niby nic dużego, niby spokojnie te 3 godziny można rozbić na tydzień, ale pójść i powiedzieć zupełnie szczerze, że to nie jest całe moje życie, ta akurat wtedy księgowość, którą wyczyniałam, po holendersku w ogóle, że to właściwie to ja mam też trochę jakieś inne marzenia i ambicje, to była dość trudna rozmowa dla mnie wtedy, bo też trochę się bałam, że no okej, no to wyjdzie na to, że ja nie jestem taka tutaj, wiecie, w pełni tutaj zaangażowana. A okazało się, że wcześniej, przez to, że właśnie byłam dobrą firmą i właśnie brałam każdy trudny projekt, który mi tam dawali, no to ja byłam pracownikiem, którego oni chcieli zatrzymać. Więc fakt tego, że ja faktycznie starałam się i robiłam dobrze tą robotę i naprawdę byłam takim pracownikiem, którego oni chcieli, umożliwił mi taką trochę inną rozmowę z moją szefową. Ja faktycznie najpierw poszłam, bo miałam duży staż, pracowałam strasznie dużo wtedy, naprawdę nie polecałabym komuś w moim wieku na przykład robić takich rzeczy, ale jak jesteście młode, to bardzo polecam, bo to jest właśnie tak jak mówiła Asia, inwestycja, że to nie przyjdzie za darmo i robienie takich rzeczy, które są jakimś waszym marzeniem, no raczej też nie wstaniecie pewnego dnia, to się nie stanie, to wymaga ekstra wysiłku i, no i to też nie jest dla każdego, nie? Więc myślę sobie, że gdybym preferowała komfort, to bym została po prostu w mojej wtedy tej pracy i bym się nie wychylała. Ale zaczęłam budować kompetencje i zaczęłam też
widzieć, że okej, no to też nie jest tak, że to trzeba koniecznie wybierać, że albo korpo, albo psychoterapia. Bo właśnie okazało się, że ja wtedy jeszcze miałam dość dużo energii i mogłam się spokojnie właśnie tak jakoś zaplanować swój tydzień, żeby mieć całkiem sporo godzin. Jeszcze nie musiałam być obciążona całym tym nieszczęsnym ZUS-em, no ale w końcu nadszedł taki moment, że ja faktycznie chciałam trochę robić więcej. Tak? Chciałam robić więcej i wtedy faktycznie to już zaczęłam myśleć, dobra, no to już założę tą działalność gospodarczą i wtedy się, słuchajcie, zaczynają schody. Bo jak macie wydatki, no to ten marketing jest potrzebny. A nie wiem, czy wiecie, że jak się jest psychoterapeutą psychodynamicznym, to człowiek ma trochę obowiązek być przezroczystym. Więc teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że ja to trochę bym chciała mieć tych klientów, ale trochę nie wiem, jak zagadać, bo w sumie to powinna być tutaj taka, wiecie, niewidoczna, z dystansem i taka w ogóle nie wiadomo co, z taką aurą tajemnicy. Więc budowanie marketingu w ten sposób to było naprawdę spore wyzwanie. I też ja pamiętałam, że miałam taki, co prawda z niechęcią zbudowaną taką cierpliwość związaną z tym, że to zajmie czas i że to będzie też sporo wysiłku, żeby znaleźć taki sposób mówienia do moich odbiorców, żeby po pierwsze, żeby wyrażało to, kim ja jestem, co ja jestem w stanie zaoferować, ale też, żeby przyszły do mnie osoby, które nie tylko, nie wiem, złapały się na jakiś slogan, kliknęły coś w internecie, ale takie osoby, które są zmotywowane, żeby pracować faktycznie. Więc to zajęło sporo czasu. Na ten moment to działa w tym momencie zupełnie inaczej, bo ja w tym momencie się też nie muszę jakoś wielce reklamować, ale podzielę się z wami, bo to są naprawdę takie, myślę sobie, że porażki są cenne. Pierwsza strona, i to było dobre 10 lat temu, jaką kupiłam pierwsza domena, to była kozetka.pl. Nie polecam, słuchajcie. Potem, jak już tak przyszło mi do głowy, że może to nie jest najlepszy pomysł, to kupiłam sobie domenę krakowski gabinet terapii. Też nie polecam, bardzo łatwo jest zrobić błąd w takim długim adresie. I ostatecznie potem też zrobiłam to, o czym rozmawiałyśmy, że po prostu pogadałam z ludźmi, próbowałam im wytłumaczyć, co ja właściwie robię w tym gabinecie, jak ja bym chciała być widziana. I pamiętam, że mój przyjaciel wymyślił, że to Dominika, to jak ty próbujesz tak pomóc ludziom się lepiej zobaczyć, to może ty się nazwij niepoznane. I to była ta strona, którą mam, właściwie nie wiem, czy ją mam do dzisiaj, bo znowu już teraz nie ma takiej potrzeby, żeby się reklamować. Ale to była taka strona, z którą ja sobie myślałam, tak, to jest taka nazwa, za którą ja stoję, to coś mówi o mnie i ja tak bym chciała się widzieć. Więc szczerze mówiąc, nie jest tak, że mam tutaj jakieś złote rady dla was. Proponowałabym po prostu budować kompetencje, nawet jeśli to was kosztuje bardzo dużo wysiłku, budować taką markę osobistą na każdym polu, na którym pracujecie, bo to daje wam też taki... Ja się czułam zawsze bezpiecznie, jeśli wiedziałam, że jestem cenionym pracownikiem. I też naprawdę nie zachęcałabym was do podejmowania jakichś takich radykalnych decyzji, bo to wszystko da się zbudować powoli. I ostatecznie, coś, czego nie mówię często i co do zasady raczej bym się nie zgodziła z takim pomysłem, że można mieć wszystko. Może nie można mieć wszystkiego, ale można mieć przynajmniej dwie ważne rzeczy. Nie? Ja lubię obydwie moje prace i myślę sobie, że to też jest czasami taka zapora, jak sobie myślicie, że o, ale ja nie mogę, bo ja mam pracę, to kiedy ja to zrobię, no to spróbuj kawałek po kawałku, no i tak się je tego słonia. Dzięki, Dominika. W ogóle zaczęłaś ten temat, który też chcemy poruszyć. Mówiłyśmy o co robić, co jest ważne, na co zwracać uwagę, ale czego nie robić? Tam już trochę rzeczy padło, ale gdyby jeszcze każda z was, nie wiem, jedną rzecz wymieniła, czego nie robić w tej ścieżce, o której mówiłyście? Nie rezygnować na pewno, Dominika, to tak mi już utkwiło. To ja może tylko pociągnę ten temat. Rezygnować wtedy, kiedy trzeba, nie rezygnować tylko dlatego, że jest ciężko, że się boję, to nie są dobre powody, żeby rezygnować. Lęk po pewnym czasie opada, generalnie da się pracować też nawet, jak się człowiek boi. Nie? Więc to nie są te momenty, kiedy bym polecała wam zaprzestawać, ale to, co jest uważam kłopotliwe i ja na pewno wiem, że wielokrotnie się z tym zmagam, to niesłuchanie informacji zwrotnej i na przykład nie patrzenie na swoje błędy, nie? No bo tak myślę o tej Kozetce, nie był najlepszy wydatek, tak? Nie był najlepszy pomysł, no ale trzeba też chyba jakiejś takiej gotowości, żeby zobaczyć na przykład, że, i tak było faktycznie w pewnym momencie, no że coś takiego robię marketingowo, że przychodzą do mnie pacjenci, którzy nie pasują do tego, co ja oferuję. Więc co ja wysyłam w świat, że dostaję, że przychodzą do mnie ludzie, którzy szukają czegoś innego. Więc taka otwartość i gotowość, żeby zobaczyć, coś robię źle, nie? To pogadajmy o tym. Może spytam kogoś, może postaram się jakoś też zobaczyć ten trend. Ja generalnie myślę sobie, że to jest trudne ćwiczenie, jak człowiek wkłada tyle serca w coś, żeby zobaczyć, no okej, no może robię to nie najlepiej. A druga rzecz, uważam, którą naprawdę ja bardzo polecam, to słuchać tego, co mówi żołądek.
jak coś się wydaje nie najlepszym pomysłem, no to dajmy temu chwilę, żeby się jakoś mogło, żeby ta wiadomość mogła gdzieś dotrzeć też do tego mózgu, nie? No bo ten żołądek, my jesteśmy w ogóle tak zbudowani, że on nam mówi rzeczy, nie? Że na przykład to nie wydaje mi się najlepszy pomysł. I wtedy jak sobie dacie moment, to zobaczycie, czy to jest po prostu lęk, bo to jest niekomfortowe, nowe i to jest trochę dużo, czy to jest coś innego, czy to jest po prostu jakaś wasza intuicja, czy coś wam się po prostu nie podoba. No, więc jakoś myślę sobie, że warto się słuchać. Sylwia, a czego nie robić, jeżeli rzeczywiście szukamy pracy na zewnątrz? Dobrze jest nie aplikować na wszystkie otwarte stanowiska w danej firmie, bo niestety tak się czasem zdarza, że ktoś idzie na całość i aplikuje na wszystko, co jest otwarte, albo w jakiejś takiej przestrzeni czasowej aplikuje też na taką dużą rozpiętość seniority, tak? Czyli aplikuje nam na juniora, regulara, seniora i menadżera też. Gdzieś trafi. Gdzieś, tak, nadzieja jest taka, że gdzieś trafi. Problem polega na tym, że jednak większość działów rekrutacji ma teraz systemy rekrutacyjne i tam wszystko widać bardzo transparentnie. To znaczy otwieramy sobie profil kandydata i tam widzimy, zaaplikował w przeciągu ostatnich 6 miesięcy na 123 stanowiska w danej firmie. Patrzymy sobie, co to były za stanowiska, czy to był zawsze Java developer, czy to było coś innego. A tam całe spektrum, tak, i product manager, i reliability engineer i Java developer, tak, to dopiero jest ekspertyza. Także bym sugerowała jednak znowu bardziej stargetować, żeby wyglądało na to, że wiem, czego sama chcę i czego szukam. Także taka desperacka trochę determinacja w aplikowaniu, to nie jest to, co miałam na myśli, mówiąc, że zróbmy sobie top listę naszych pracodawców. To nie chodzi o to, żeby potem zaaplikować na wszystko, co się otwiera u tego pracodawcy. To nie jest dobra strategia. Zdarza się też, że dużo osób nie lubi teraz przygotować CV. A CV to old school, nie przygotuje CV, a nie przygotuje po polsku, a nie przygotuje po angielsku, a mamy LinkedIna, a na LinkedInie my patrzymy 3 zdania. No to co my wiemy o tym człowieku, jak na LinkedInie są 3 zdania, a CV nie chce przysłać? No to znowu nie bardzo przekonuje osoby będące w rekrutacji do tego, że ktoś ma w ogóle motywację jednak do tej zmiany. I czasami możemy dać komentarz, że wydaje nam się, że oczekiwanie CV w dzisiejszych czasach to jest trochę tak, nie wiem, niezbyt innowacyjne, mam super profil na LinkedInie i to jest wtedy okej, bo jakby możemy go spdf-ować i mamy sobie CV takie z LinkedIn, ale nie każdy jest na LinkedInie znowu, a gdzieś dobrze jakby był i żeby przynajmniej na jakimś jednym portalu, platformie ten profil był dobrze opracowany, bo wtedy on może rzeczywiście zastępować tradycyjne CV, ale jak nie ma ani profilu, ani CV, no to trudno jest nam współpracować z taką osobą, więc tutaj taka nonszalancja w kontakcie z rekrutacją nie rekomendowałabym też. No musimy jeśli ktoś się naprawdę poznać, chce prawda? Zmienić. Więc jak nas poznać, skoro nie mamy żadnych informacji? Jeszcze komentarz a propos, przypomniało mi się takie zdjęcie, to jest real case z CV. Człowiek, który zaaplikował na solution inżyniera, miał zdjęcie w CV i na tym zdjęciu siedział na koniu z nagim torsem. To znaczy nie bardzo wiedziałem, co autor miał na myśli w kontekście solution inżyniera zamyślając tak, że także był sobą, tak, dokładnie, na pewno był sobą. Skuteczność też jest potrzebna. Dokładnie, także bierzmy, także bądźmy sobą, ale może no też nie za wszelką cenę, dobierzmy jednak to zdjęcie do kontekstu. Dostał, ale pracy nie dostał. Miał też dosyć taki wyszukany adres mailowy pod tym zdjęciem, ale to już może na networkingu wam powiem jaki. Asia, jedna rzecz, tak trochę już będę goniła, bo naprawdę mam jeszcze dwa tematy, które chcę poruszyć, więc tak. Dobrze, jedna rzecz. Ja bym przede wszystkim przestrzegała przed popadaniem w skrajność, jakąkolwiek. To znaczy, co czasem obserwuję, że myśląc o tej budowie wizerunku wewnątrz firmy, możemy popaść w dwie skrajności. Pierwsza jest taka, że jestem wszędzie, tylko tam nie ma żadnego jakościowego kontentu, tak? To jest to tak zwane, czasem prześmiewczo nazwane parcie na szkło. I ludzie to widzą, tak, że się próbuje być wszędzie, natomiast nie wiem, realnie nie wiem, nie pomagam w żadnym projekcie, ale jestem tam, jestem członkiem jakiegoś komitetu, jestem na każdym spotkaniu, tak, nie wiem, udzielam się, stoję, nie przekazuję żadnych jakościowej informacji, bo to widać, tak, to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o to, żeby była jakość w tym budowaniu tej widoczności. Jest też druga skrajność, która
znowu czasem też to widzę, ja oczywiście jestem introwertykiem, mało kto w to wierzy, ale jestem. I dla mnie na przykład takie spotkanie jak dzisiaj 10 lat temu było strasznie trudne i na pewno nie było moim pierwszym wyborem. Tak? Jakbym miała zaplanować dzisiejsze popołudnie, wybrałam pewnie książkę w domu, a nie takie spotkanie. I niestety czasami się troszkę chowamy za tym, tak? Za tym naszym lękiem, o którym też mówiła Dominika. I w związku z tym bardzo łatwo się za tym lękiem chowamy, mówiąc sobie, dobra, to jest dla mnie niekomfortowe, w związku z czym ja odpuszczam, bo ja się nie nadaję, w związku z tym nie będę budować tej swojej widoczności, nie zapytam, nie wyjdę, nie zgłoszę się, nie odezwę się na spotkaniu, tak? To często jest też widoczne, nawet na zwykłych, prostych spotkaniach, które macie w pracy, tak? Nie zabiorę głosu, nie rzucę swojego pomysłu, jest to dla mnie niekomfortowe. Więc ja sugerowałabym, ja wiem, że każdy jest inny, każdy ma inną osobowość i inną też łatwość w takich działaniach związanych z budową widoczności, ale jednak sugerowałabym znalezienie czegoś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, jakiegoś takiego balansu, bo żadna z nich nie jest dla nas dobra. Bardzo cenna uwaga, zgadzam się. Wiemy, jak to robić, wiemy, czego nie robić. To teraz pytanie o monitorowanie efektywności. Skąd my wiemy, że to w ogóle działa? Pytanie rzucam, bo która z Was ma ochotę odpowiedzieć, to proszę. Dobrze, to w kontekście poszukiwania zmiany pracy. Oczywiście, że można w pewien sposób mierzyć, dlatego że jeśli aplikuję, to po pierwsze dobrze by wiedzieć, w ile miejsc zaaplikowałam, czyli gdzie zaaplikowałam, w jakie miejsca, w jakim odcinku czasowym. Jeśli wysłałam, zmieniam branżę na przykład, albo szukam awansu na zewnątrz, no to są scenariusze trochę trudniejsze niż po prostu zmiana pracy, takie plug and play, to co robię i co mogę robić w kolejnej firmie, troszkę w innej odsłonie, ale to jest mniej więcej to samo. To dużo łatwiej jest znaleźć taką zmianę. Natomiast zmiana, która się wiąże z czymś większym, ona jest bardziej rozłożona jednak w czasie. I trzeba sobie na pewno zastanowić się właśnie w ile miejsc, ile wysłałam tych CV, no i co się dzieje, co się dzieje. Nic się nie dzieje na przykład, jest kompletna cisza. Coś nam to jednak mówi, ta kompletna cisza. Mamy odpowiedzi negatywne tylko. Teraz znowu, bo te odpowiedzi negatywne mogą być takie automatyczne z systemu rekrutacyjnego, czyli AI. Albo tam lekturę, albo rekruter takiego zbiorowego maila kliknął, odrzuca tam 100 osób i idzie sobie taki automatyczny. Takie są realia też tego. Więc może być taki automatyczny. Jego jest oczywiście łatwo rozpoznać, bo ten tekst jest taki wygenerowany. Ale czasami się zdarza odpowiedź negatywna od człowieka i tego się warto złapać, bo to jest ten moment, kiedy można właśnie więcej feedbacku uzyskać. Więc warto przyatakować taką osobę i dowiedzieć się, co zaważyło o tym, że dostałam odpowiedź negatywną. Czy to jest, nie wiem, kwestia bardziej formalna, bo CV jest kiepsko napisane, bo to CV nie odpowiadało jednak na wymagania, tak zwane must have, tak, te twarde w danym ogłoszeniu. Czy też coś innego tam za tym stało, nie wiem, lawina aplikacji, było 700 aplikacji. No, coś dowiemy się więcej niż tylko zdawkowa odpowiedź mailowa. No, możemy mieć też pozytywne odpowiedzi, to jest ten dobry scenariusz. I wtedy też warto ten temat analizować dalej, czyli dostaję pozytywne odpowiedzi, jestem zaproszana na rozmowy i wtedy do jakiego etapu dochodzę? Czy to jest tak, że odpadam na przykład na takiej wstępnej rozmowie z rekruterami? Tutaj znowu, to jest dosyć łatwo dostać informację zwrotną, dlaczego odpadam na takim etapie. Potem mamy bardziej zaawansowane szczeble. Jeśli odpadam na technicznych rozmowach, znowu, feedback jest największym przyjacielem w takim procesie rekrutacyjnym, bo jesteśmy w stanie ten feedback moim zdaniem dostać. Czasami trzeba na niego poczekać, nie z każdej firmy też dostaniemy i trzeba w empatyczny sposób prosić o ten feedback, bo czasami dla nas, jak dla rekruterów, nie jest tak łatwo też ten feedback dostać od naszych kolegów i koleżanek, którzy rekrutują, więc to jest czasami proces taki, że my też musimy nękać kogoś, kto nie jest nawykły do tego, żeby ten porządny feedback, bo to nie chodzi o taki feedback typu, no ta osoba nie pasuje nam kulturowo do zespołu, bo to nic nie wnosi w nasze życie, tak? Tylko żeby dostać taki porządny feedback, no to też zabiera to czas. Natomiast to są te momenty, żeby się złapać, czyli analizuję sobie, gdzie odpadam, no jakby na którym etapie procesu odpadam, po rozmowie z rekruterem, po technicznej, po rozmowie z menadżerem, dochodzę do finału, słyszę pozytywne feedbacki przez cały proces, ale nie dostaję oferty, tak? Znowu, musimy się dowiedzieć po prostu więcej, a dowiedzieć się więcej możemy tylko od ludzi, którzy stoją za tym procesem. No bo tak naprawdę ta liczba odrzuconych czy zaakceptowanych rozmów, to nie do końca jest taka jednoznaczna, bo też czasami... Nie do końca, natomiast kompletna cisza też nam coś mówi, że albo aplikujemy kompletnie jakby w nieodpowiednie miejsca, nieodpowiednie stanowiska, bo musimy nie spełniać żadnych
kryteriów, albo CV jest po prostu bardzo kiepsko napisane. No i ten feedback, Dominika, u ciebie też się przejawiał, szczególnie w tym, jak budowałaś biznes i pytałaś. Tak, ale ja akurat, jeśli chodzi o to badanie i monitorowanie tego sukcesu, to trochę bym myślała, bo ja mam takie koleżanki tutaj, że one mogą mówić wam o twardych rzeczach, a ja wam powiem o czymś bardzo miękkim. Że ja myślę sobie, że monitorowanie tego, jaka jest skuteczność naszych działań, naprawdę też warto sprawdzić od środka. Bo ja mam dwie takie sytuacje w życiu, kiedy poruszałam się pomiędzy firmami, bo ta psychoterapia to jest taki kawałek, który rósł przez te wszystkie lata, ale jednocześnie, tak jak mówiono, w tym czasie musiałam też coś jeść, tak? Więc musiałam być zatrudniona i ta praca też była dla mnie istotna. I raz zdarzyło się tak, że przyszłam z takiej ogromnej firmy, w której naprawdę bardzo ją lubię, bardzo dobrze do tej pory ją wspominam, ale przyszłam z ogromnej firmy z takim, wiecie, dobrym imidżem, w ogóle z fajnego stanowiska, do firmki, która miała wtedy 30 osób, która w ogóle była nierozpoznawalna w Krakowie, na pół etatu za, myślę sobie, że połowę tych pieniędzy, które zarabiałam, więc jakby tak popatrzeć obiektywnie, to za strzał w stopę. A to był czas, ja pamiętam ten czas jako wspaniały, pracowałam na pół etatu, więc dużo łatwiej wtedy mogłam zmieścić te wszystkie godziny w ten mój dzień i ja pamiętam ten czas, że ja nigdy się tyle nie wylagiwałam nad Wisłą, więc z punktu widzenia komfortu, no to naprawdę jest zupełnie inna decyzja i tak warto też monitorować swoje decyzje. I to samo zrobiłam 4 lata temu. Miałam takie bardzo duże pozycje i taka byłam ważna, w ogóle się nie bawiłam dobrze, zarobiłam strasznie dużo pieniędzy i teraz po 4 latach nie zarabiam ciągle nawet chyba 70%, co zarabiałam wtedy, pomimo tej szalejącej inflacji, ale nigdy nie miałam fajniejszej roboty. Nie? Więc sprawdzajmy twarde rzeczy, patrzmy na to, jak też tutaj robimy ten progres, ale nie zapominajmy, że to jest dla nas, tak? Że to musi jakoś grać ze środka też. I jeszcze przeszłabym do tego ostatniego pytania, chyba że Asia, coś jeszcze od ciebie, co tu nie padło? Wydaje mi się, że wiele więcej niż Sylwia powiedziała w twardym aspekcie, bym wam nie powiedziała, ale tak, feedback tutaj też jest kluczowy i obserwacja tego, czy te wasze działania przynoszą. Może w kontekście awansowania, czy też takiej widoczności wewnątrz firmy, no to myślę, że można pomyśleć o tym, czy na przykład jestem wciągana właśnie, czy ludzie do mnie przychodzą zapytać o coś, czy jestem traktowana, to jest taki znowu bardziej namacalny feedback, czy jestem traktowana jako ekspertka wewnętrznie, czy ludzie przychodzą i pytają o jakieś rzeczy, czy jestem zapraszana do jakichś projektów, czy dostaję jakieś ekstra zadania, które rozszerzają moje kompetencje, które są dla mnie może na początku niekomfortowe, ale ktoś chciałby, żebym udźwignęła coś więcej. Natomiast też pilnujcie, dlatego że kiedyś usłyszałam takie słowa, to było, jeśli dobrze pamiętam, to pani nazywa się Patty Azzarello i jest taką mistrzynią networkingu, ale takiego bym powiedziała bardziej wyrachowanego networkingu, naprawdę profesjonalnego i zaplanowanego. Jeśli nie, bo nie wiem, czy my akurat w poprzednim miejscu pracy, w którym pracowałam, mieliśmy szkolenie z tą kobietą. Było naprawdę świetne. Ona ty powiedziała, bo to było szkolenie dla kobiet, żebyśmy uważały, ponieważ my chętnie bierzemy ekstra obowiązki, natomiast nie kalkulujemy tak jak mężczyźni, czy ta ekstra robota zbliża nas do naszego celu. I że często nagrodą dla kobiety za ciężką pracę jest jeszcze więcej ciężkiej pracy. Bo bierzemy na siebie jak ten taki ten konik na tym wozie, ciągniemy ile tam, a potem już spadają te paczki siana i zaczynamy się w tym wszystkim gubić. Także bądźmy trochę bardziej wyrachowane w tym, co nas zbliża do naszego celu, a co od niego nas może oddalić. To jest to, co tutaj któraś z was powiedziała, że administracyjne jakieś robótki przy jakimś projekcie, no to nie jest coś, co nas zbliża do naszego celu bycia ekspertką, rozwoju, awansu i tak dalej. To ma nawet... jeśli jedno tylko słowo, komentarze mogę dodać, tak, to zdecydowanie to, co Sylwia poruszyła, jest tu bardzo ważne. To znaczy, to dotyczy moim zdaniem każdego działania, które chcecie zaplanować. To nie dotyczy tylko planowania ścieżki kariery. Szczególnie takiego, gdzie nie ma prostej drogi dojścia do celu. Bo jak coś jest proste i przewidywalne, to w ogóle jest problem z gatunku prostych, to każdy ogarnie, tak? Ale zarządzanie swoją karierą to jest problem złożony i niedeterministyczny. Więc rzeczywiście patrzenie na to, co robimy, sprawdzanie, gromadzenie tego feedbacku i zmienianie tej ścieżki lub podejścia, jeżeli widzicie, że to nie działa, bo też ktoś powiedział, że robienie rzeczy cały czas tak samo i oczekiwanie, że coś się zmieni, też nie jest zbyt rozsądne, tak więc warto coś zmienić. To jest naprawdę klucz absolutny, który można zastosować do wszystkiego. I wiadomo, nie jest to takie proste, bo nie mam takich prostych mierników w pracy, ale te przykłady, które Sylwia podała, są super. I też warto pytać o feedback ludzi,
to, co wspominałam, nawiązujcie te relacje z ludźmi poziom wyżej, dwa poziomy wyżej, albo z ludźmi, którzy już są na tym stanowisku i są też w stanie ocenić tą waszą zmianę, czy ten wasz rozwój kompetencji, umiejętności idzie w dobrym kierunku. Można spróbować poszukać programu mentoringowego wewnątrz firmy i po prostu zostać menti. Wtedy dostaniecie jakby z pakietu taki feedback. To jest absolutnie najcenniejsza rzecz, którą możecie zrobić. A jeżeli to nie działa, no to trzeba się zastanowić, dlaczego. Co możemy robić inaczej. Ja tylko jeszcze skomentuję, że to branie takiej pracy, wiecie, która do niczego nas nie zbliża, to nawet ma swoją nazwę Glue Work, więc to nawet zostało, wiecie, nazwane, więc to też dużo znaczy. Ostatni aspekt, jaki chciałyśmy poruszyć, i tutaj nie dam głosu dziewczynom, bo wydaje mi się, że to wszystko wybrzmiało, na temat tego, czy my musimy posiadać wiedzę marketingową i w ogóle, jeżeli tak albo nie, moim zdaniem nie. Myślę, że to też tu padło, że ta autentyczność jest ważna i te kompetencje, jak proaktywność, jak odwaga, jak trochę walczenie z tym swoim strachem, podbijanie do ludzi, pytanie od feedback, to chyba są takie najważniejsze rzeczy, prawda, dziewczyny? Czy coś jeszcze do tego byście dodały? Jednak zapytałam ja, kurczę. No też taka wiarygodność, znaczy, to już tutaj już padło, że niezależnie od różnych innych kompetencji, ludzie najczęściej patrzą na to, czy jesteśmy wiarygodni, czyli czy wywiązujemy się z tego, do czego się zdeklarowaliśmy jako pracownicy. Tak? Bo jeżeli ja nie dowożę w swoich codziennych obowiązkach albo się angażuję w milion projektów, tylko nic z tego nie jest, no to raczej nie stawiałabym, że moje nazwisko padnie gdzieś tam albo będzie brane pod uwagę, albo że wygram tą konkurencję z innymi kandydatami. Więc jakby też dbanie o ten taki wizerunek jako po prostu rzetelnego pracownika, to jest też coś, co jest bardzo ważne. Przede wszystkim dotrzymywania właśnie zobowiązań, obietnic i bycie też taką osobą, na której po prostu można polegać. Więc... Sylwia, wiem, że ty miałaś taką myśl na koniec, więc zanim przejdziemy do pytań, to proszę. Tak, ja też zgadzam się z Asią, że wydaje mi się, że taka profesjonalna wiedza wcale nie jest potrzebna. Więcej odwaga i intuicja. Ponieważ powiem wam, dziewczyny, że jestem w tej chwili w trakcie lektury książki, którą poleciła dziewczyna z mojego zespołu. Ty pozdrawiam Litkę. Książka Caroline Perez, Niewidzialne kobiety. Jeśli ktoś nie czytał, to bardzo serdecznie polecam, bo jest świetna. I na kanwie tejże literatury mam dużo przemyśleń. I skojarzyło mi się akurat z zupełnie innej, nazwijmy to, branży. Moja córka jest w szkole muzycznej drugiego stopnia i tam, wiecie, już wiele lat chodzę na koncerty i słucham, jak te dzieci grają. Grają, co grają? Chopina, Beethovena, Mozarta, Bacha. Samych facetów grają. W kanonie nie ma w ogóle, nie ma kobiecych kompozycji. Tak doszłam do wniosku, że kobiety musiały nie komponować na tej przestrzeni wieków tam 16, 17, 18, 19, a nawet w początku 20, że w ogóle nie było kompozytorek. No były. Były. Barbara Strozzi, Klara Schumann, Fanny Mendelssohn, siostra zresztą Mendelssohna, który ukradł jej wiele utworów. I tak sobie myślę, że one właśnie były kompletnie niewidoczne, dlatego że nie miały ani wsparcia w rodzinie, ani wsparcia w środowisku społecznym, ani pieniędzy, ani statusu. Jakby nie miały możliwości, żeby stać się widoczne. A my mamy te możliwości i warto to wykorzystać. Bardzo piękna myśl na koniec. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny.